nazywam się Celina Pancerz, jestem pielęgniarką koordynującą oddziału terenowego w Nowym Sączu, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W Muszynie jesteśmy po raz trzeci. Do tej pory zgłosiło się już 56 osób, z czego krew oddało ponad 40 osób. Zapraszamy serdecznie tutaj, prawda? Krew mogą oddać osoby pełnoletnie od 18 do 65 roku życia. I po lekkostrawnym posiłku można się zgłosić i z dowodem osobistym. Wykonujemy wszystkie badania wirusologiczne osobie, która odda krew i posiłek otrzyma oczywiście posiłek regeneracyjny. Jerzy Majka, przewodniczący Rady Miasta Gnieźnieńskiego Muszyna. Jest to trzecia akcja, którą organizowaliśmy w Muszynie, akcja krwiodawstwa. Organizatorem jest pan burmistrz miasta Gnieźnieńskiego Muszyna, z którego gościnności w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego korzystamy. Pobór krwi dokonuje Regionalna Stacja Krwiodawstwa w Nowym Sączu, a uczestniczą zarówno mieszkańcy miasta Gnieźnieńskiego Muszyny, jak i goście, którzy do nas przyjeżdżają, oraz zorganizowane grupy, na przykład strażacy, byli też strażacy z Żegiestowa, byli też strażacy z Muszyny oraz z okolicznych miejscowości, we współpracy z grupą krwiodawstwa z Krynicy, którą kieruje pan Cieśla, chyba Dariusz, jeżeli się nie mylę. Jeżeli chodzi o pomysł tego przedsięwzięcia, zrodził się kilka miesięcy temu, a w zasadzie w roku 2010, gdyż brałem udział w takiej akcji w Krynicy Zdroju i postanowiłem ten pomysł przeszczepić na grunt muszyński. Przekazałem ten pomysł panu burmistrzowi, on się na to zgodził i przy jego pomocy tą akcję zorganizowaliśmy. Pierwszym razem było umiarkowane zainteresowanie, ale udało nam się przy obecności ponad 50 osób zebrać 17,5 litra krwi. Była to akcja w lipcu 2011 roku. Kolejna akcja była w listopadzie 2011 roku i tu już nam się udało zebrać 24,5 litra krwi. A w tej chwili według moich informacji było już 58 osób, z tym, że niestety nie dysponuję wiedzą, ile krwi zostało zebrane. Myślę, że zbliżymy się do wyniku 24 litrów, może go nawet przekroczymy. Witam serdecznie widzów TV Krynica. Obecnie znajdujemy się w Muzeum Regionalnym PTTK w Muszynie, gdzie aktualnie odbywa się kolejna już akcja honorowego krwiodawstwa, poboru krwi, która jest częścią strażackiego takiego programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew. Jest to już siódma edycja i w ramach tej siódmej edycji po raz kolejny tutaj mieszkańcy Muszyny mają możliwość oddać krwi. Na koniec pragnę serdecznie podziękować tutaj mieszkańcom Muszyny i okolic za tak liczne przybycie i szerzenie honorowej idei krwiodawstwa wśród młodzieży, nie tylko. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne nasze akcje.